Witam was serdecznie w kolejnym serialu, dokumencie, paradokumencie, jakkolwiek chcecie to nazwać, który będziemy komentować. Ja to komentuję, wy się śmiejecie, wy mi dajecie pieniądze. Wszyscy są zadowoleni. I dzisiaj was zapraszam do programu pod nazwą Dzień, który zmienił moje życie. Ale let's go! Matylda jest wdową i matką 16-letniego Marka. Przewijamy, bo ja nie chcę spoilerów. Jesteśmy w Krakowie. Tutaj, w bardzo dobrej dzielnicy, od kilku lat mieszka Matylda Lewandowska wraz z synem. Odkąd 6 lat temu straciła męża w tragicznym wypadku samochodowym, jest sama. No właśnie, powiedz, a jak tam twoje przygotowanie do tego testu? Nie no, mama, wszystko dobrze w szkole, ale potrzebuję trochę pieniędzy, żeby sobie grzałeczkę zalać nowym likwidzikiem we fajeczku, dobra? Mogę... Ach, smak tęczy. A jak tam to twoje seminarium dla oszczędzających? Jestem głupsza po tej konferencji niż wcześniej. Tu proponują jakieś lokaty, tu jest jakieś sobota. Matylda właśnie wróciła ze spotkania w ramach cyklu Oszczędności i lokowanie. Była to konferencja promująca różne formy oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Ja wiem, że są różne formy teraz inwestowania, lokowania pieniędzy, nieruchomości, te sprawy. Ale weźcie pod uwagę to. Nasze babcie i nasi dziadkowie trzymali pieniądze w skarpecie. Gdzieś w szafce ukryte. Byli w stanie wychować dzieci, byli w stanie sobie kupić dom, przeżyć. Warto pomyśleć o tej skarpecie jednak. To może ja zajmę się naszymi oszczędnościami. Ach, tak, ja wiem. Nowe tablety, laptopy, skuter. No tak, jeszcze nam skutera brakuje. Tylko wiesz, przypominam ci, skarbie, że my się uczymy inwestowania. Bo w wydawaniu to jesteś mistrzem. W jednym z niedawnych odcinków mieliśmy motyw skutera i zapytałem was wtedy, czy skutery mają alarmy. Na Instagramie napisaliście mi, że tak, mają, a część napisała, że nie, nie mają. Generalnie zdania rabinów są podzielone. Ja mam natomiast jedną tylko wiadomość do was. Jeżeli macie skutery, sprzedajcie je. Proszę, kupcie sobie auto jak normalny dorosły człowiek. Matylda żyje głównie z pieniędzy z ubezpieczenia po śmierci męża. Przed tygodniem na jednym ze spotkań dla inwestorów poznała pewnego interesującego mężczyznę. Atrakcyjna singielka nie musiała długo czekać, żeby się znowu odezwał. Tak, dzień dobry, pamiętam jej pani, to ja pani próbowałem obchnąć produkty Avonu. To może się spotkamy, proszę pani, co? Mam super zajebistą ofertę dla pani. Tak, przypominam sobie. Tak, na konferencji. No czemu nie? No dobrze, o 19. Minął ponad tydzień od tamtej konferencji dla drobnych inwestorów. Prawie o nim zapomniałam. W czasie tej konferencji siedział obok mnie. Wow, ale wy jesteście dwulicowi, najgorsi w ogóle. Nigdy się do was nie odezwę. A chcecie może coś z Avonu? Zamieniliśmy ze sobą parę słów na koniec. Upierał się, żebym dała mu swój numer telefonu, a w zamian dał mi swoją wizytówkę. Nazywał się Andrzej. Andrew Kunera. Co? Co? Najpierw powiedziała, że nazywał się Andrzej, potem dodała Andrew coś. O, ja się nie nazywam Paweł, ja się nazywam Paul. Call me Paul. Matylda jest na spotkaniu z Andrzejem w kawiarni w okolicy Wawelu. Są już przy drugim kieliszku wykwintnego wina, a mężczyzna wydaje się być nią oczarowany. Okej, najwyraźniej, żeby uchodzić za bogatego i wpływowego człowieka, trzeba mieć chustę wkasaną w koszulę. Ja nie mam chusty, ale mam nadzieję, że ręcznik papierowy wystarczy. Inwestycje. O, kupuj. O, sprzedawaj. To był po prostu mój najlepszy impression bogatego człowieka w życiu. Uwaga, ja nie jestem rentierką. Nie mam tylu pieniędzy, żeby żyć z odsetek. Ale mam ten komfort, że nie muszę codziennie chodzić do pracy. I mogę całkowicie poświęcić się swojemu synowi. Naprawdę wspaniale. A pan, co pan robi? Kradnę. To co pan robi? Kradnę. Kradnę koła z aut, ale w dystyngowany sposób. Zostawiam te auta na cegłach. Biedni złodzieje na ziemi zostawiają, ale miejmy troszeczkę panasz. Żyję ze swojego własnego, skromnego pióra. Byłem w Stanach, wydałem kilka swoich, zadebiutowałem. Zrobiłem całkiem niezłe pieniądze, wróciłem, wydaję i również inwestuję. Nigdy nie spotkałam pisarza. A dużo książek pan napisał? Tylko 15, 20, już nawet nie pamiętam. 15, 20 napisałem książek, a ziada się nie sprzedawała, więc pisałem, aż w końcu któraś się sprzedała. Proszę. O, dla mnie? Tak. Dziękuję. Co nie wiem, co powiedzieć. Przypadki doktora Finlaya. A o czym jest ta książka? Pani, załoga statku rozbijają się, na wyspie żyją dziwne stwory. Czekałem. O, brzmi fascynująco.
Ten koleś z jakiegoś powodu strasznie mi przypomina Jakuba Czarodzieja. Pamiętacie jeszcze Jakuba Czarodzieja? On wydał dwie książki. Co tu się kurwa odbiera? Obie można kupić w Empiku. Nie pamiętam tytułów, ale konkretnie chodziło o coaching, o to, jak wiecie, chwytać życie za nogi. Gówno, generalnie gówno, umówmy się, okej? Okay? I ja mam taką zabawę, takie hobby, że raz na jakiś czas, jak idę do Galerii Mokotów do kina, to sobie zachodzę do Empiku, żeby zobaczyć, czy książki właśnie Czarodzieja nadal są na półkach i nadal się nie sprzedały. Wiecie co? Zawsze są. Zawsze są te jego książki. W jednej z nich zagiąłem róg, żeby ją rozpoznać łatwo. Ta książka z zagiętym rogiem zawsze leży na półce jako pierwsza. Cały czas. Thanks so much. Ojej, jest i pana zdjęcie, no, oh, please. Jestem pod wrażeniem, please, naprawdę. Ah, please, please, please. Andrew był taki uprzejmy, przystojny, elegancki, z dobrymi manierami i potrafił tak pięknie mówić. Pierwsze spotkanie było bardzo fajne. Andrew taki przystojny, maniery ma i w ogóle. Ukradł mi z portfela tylko 300 zł, a miałam 500. Mógł całą kwotę wziąć, a on wziął tylko 300. Widać człowiek z zasadami. Zaczęła mnie trochę ponosić fantazja. Prowadzi pan fascynujące życie. Owszem, jestem szczęśliwy, ale nie mam z kim dzielić tego szczęścia. Cała Polska śpiewa z nami. Czekając na spotkanie, Matylda znalazła w internecie stronę poświęconą autorowi książki. Na zdjęciach Andrzej prezentuje się równie atrakcyjnie jak w rzeczywistości. O, cześć, cześć, skarbie. Coś ty się tak wystroiła? Wiesz co, idę na kolację z przyjaciółką. Z przyjaciółką? Tak, a co? Idziesz z facetem. Z Andrew. W ekskluzywnej restauracji Andrzej bardzo się stara, by wykorzystać wszystkie swoje walory i pokazać się Matyldzie z jak najlepszej strony. A tak, bardzo exclusive restaurant. A widzicie te skórzane fotele, kochani? No rewelacja. Dziękuję. Rewelacja. Wspaniałe słowa. Uzyskać je od tak pięknej kobiety jest to komplement. Pochlebiasz mi, ale dziękuję ci bardzo. Szampan? Tak, owszem, i ten ale, najlepszy. No, ale oj, chyba przesadzasz, wiesz? Jezu, nosek mnie swędzi. Ja jak mam być zupełnie z wami szczery, myślę, że większość z was też tak ma. Ja nigdy nie jestem w stanie odróżnić drogiego szampana od taniego, czy drogiego wina od taniego. Więc generalnie jak idę do restauracji, zawsze proszę panią kelnerkę. Dzień dobry, poproszę na najtańsze wino, bo i tak nie widzę różnicy. Widać amarenka. Lecis. To jest dobry sposób życia, polecam wam. Jest ku temu naprawdę okazja. A jaka? Przede wszystkim nasze spotkanie, tak urocze, ale również niedawno i przed chwilą otrzymałem wiadomość, że książka została moja adoptowana do filmu. Andrew, tu jest godzina 9 jest! Nie pijcie szampana! I to nie byle jakiego filmu, bo filmu hollywoodzkiego, amerykański film. Słuchaj, będą zaangażowani producenci amerykańscy. Ludzie, którzy stworzyli Avengersów, tam będą. Robert Downey Jr. zgodził się zagrać główną rolę amerykańskiego kosmicznego żołnierza, który jest połowie człowiekiem, połowie helikopterem. Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Karioner właśnie mija Atlantę. Również producenci z Europy. Mamy top aktorów. O co chodzi z tymi błyskami na ekranie? W ogóle nie czaję, co to w ogóle ma oznaczać? Czy ktoś obok nich gra właśnie w CS-a i rzuca flashbangi, czy coś? Sukces tego filmu jest gwarantowany. Ja postanowiłem swoje całe oszczędności, jakiekolwiek mam, zainwestować w ten film. Producent daje 25% zysku rocznie od zainwestowanego kapitału. Andrew, that's impossible. Tak, a ktoś inny też mógłby poczynić taką inwestycję? W Stanach tak, wiesz, ale w Polsce ja otrzymałem wyłączność na to i jeżeli jest to możliwe, proszę ciebie o sekret. A discretion, aha. What's popping? Back. Te 25% wydawało mi się wprost niewiarygodne w porównaniu z wielkością oprocentowania, jakie proponowały mi banki. To znaczy, wtedy nie myślałam o pieniądzach, ale o mężczyźnie siedzącym naprzeciwko. O co chodzi z tymi błyskami, naprawdę. Matylda właśnie wróciła do domu. Jej serce zostało zdobyte. Po obiedzie Andrzej zaproponował spacer, po czym uparł się, by ofiarować jej flakon doskonałych perfum.
Rozanielona kobieta nie mogła odmówić. Generalnie, Matylda, słuchaj, a ja ci chciałem kupić perfumy. A ja nie chcę się chwalić bogactwa, że mnie stać na dnie. Po prostu, ty śmierdzisz jak shit. Jak jest ten twój Rambo? Raczej książę z bajki. Seksualny pół człowiek, pół helikopter. Trzeba mnie typ i mówi, o, karioner. Do ciebie? No. Nie no, żartu. Nigdy nie wie, kto to jest karioner. A powiedziałaś mu chociaż, że masz syna? Oczywiście. Synku, to była pierwsza rzecz, jaką mu o sobie powiedziałam. Synek, jak go w przyszłym tygodniu przyprowadzę do mieszkania, to ciebie już tutaj nie będzie. A zapomniałam ci powiedzieć, musisz się wyprowadzić. Dzień dobry, to dla mnie? Dziękuję. Jednocześnie zadawałam sobie pytanie, czy to jest zwykła kurtuazja, czy też dowód głębokiego uczucia. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że Andrew jest we mnie zakochany. Andrzej nie zamierza zwalniać tempa. Wejdziesz, Matylda, ja jestem jak NASCAR. Jak się rozpędza, to ja już się nie zatrzymam. Nie wiem, z jakiegoś powodu mi się cały czas wydaje, że jak robię taki debilny amerykański akcent, to jakbym udawał Dave'a z Ameryka. Wiesz, to jest nasz hobby tutaj w Stanach, żeby zabijać dzieci. Powiedz mi, czy chciałabyś zostać moją muzą? Twoją muzą? Napisałbym więcej książek. Inspirowałabyś mnie. Poczekaj, telefon mam, przepraszam. Jezu, Andrew, nie musisz się już tak chwalić. Ja też mam telefon, tak? Jezu Maria, bo my też mamy telefony. To jest żarcik taki, bo on dzwonił do niego telefon i on... Przepraszam. Tak, halo? O, mecenasie, tak, słucham. Ależ to super. Pan prezydent USA? O, witam serdecznie, witam. Tak, ja myślę, że miałbym taką osobę, tak. Dobrze odzwonił, dziękuję. Słuchaj, dzwonił mój adwokat, powiedział, że inwestorów mogę szukać tutaj w Polsce, że jest możliwość. Inwestuj w ten film, wiesz? Naprawdę mogłabym? Tak, ja myślę, że to jest super szansa dla ciebie. Ja wiem! Kojarzysz taką grę Until Dawn? Taka gra survival horror, gdzie masz historię jakiejś tam postaci i trzeba podejmować decyzje. W taki sposób, żeby te postaci przetrwały po prostu, bo tam jakiś potwór na nie poluje i tak dalej, i tak dalej. Tam, jak się podejmie decyzje, też są takie blaski na ekranie. To może o to chodzi, że Matylda w momencie, w których podejmuje decyzje, jest błysk na ekranie. Oj, Matylda, raczej do końca tego odcinka nie przetrwasz żywa. Oj, nie. Andrzej sprawia wrażenie bardzo wybrednego i dokładnego, jeśli chodzi o inwestycje. O spadku, jaki odziedziczyłam po mężu i razem z moimi lokatami. Ach, mnie teraz praszasz. To jest 500 tysięcy złotych. Bym chciała za te pieniążki kupić Mareczkowi mieszkanie, jak dorośnie. No i chciałabym oczywiście opłacić jakieś porządne studia. Porządne studia w Polsce to chaty publiczne są, no nie? Tam się chyba nie płaci. Chyba. Czy ja płacę za studia? Nie, no ja nie płacę. Czasami płacę wykładowcom, żeby zdawać na tych studiach, ale tak generalnie za studia to ja nie płacę. To jest jak wygrana w totka. Miesięcznie ponad 10 tysięcy. Matylda, nie, złą decyzję podejmujesz. Nie, Matylda, nie! Wybacz, ale to są wszystkie moje pieniądze. Naprawdę jesteś pewien, że nie ma żadnego ryzyka? Nie inwestowałbym w to nawet jednego grosza, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości. Rozumiem. Teraz był błysk. Właśnie Matylda podjęła złą decyzję zainwestowania tych pieniędzy. Nie wiem. Nie jestem przekonana. Jak to nie jesteś przekonana? Nie chcesz zainwestować pieniędzy i dać tych 500 tysięcy złotych z oszczędności całego swojego życia mężczyźnie, którego znasz od tygodnia? Ja cię nie rozumiem, pani Matylda. Wiesz co, ja naprawdę wszystko, co robię, to robię... Robisz dla dziecka, prawda? Robisz dla syna. Dokładnie. Ja to rozumiem. Myślę o jego przyszłości. No chcę go jakoś zabezpieczyć, dlatego to jest dla mnie takie ważne. I no, jestem ci naprawdę bardzo wdzięczna. Bardzo. Cześć, mamo. Cześć, syn. O, wielką mowa. Cześć, synek! Co tutaj jeszcze robisz? Miałeś się wyprowadzić. Hej, jestem Andrzej. Cześć, Marku. Cześć. Super mamę masz, wiesz? Wiem, idę się pouczyć. Ten facet, mimo że się uśmiechał, wydawał się jakiś niemiły. On się wydawał niemiły tobie, chłopie, bo chusty nie miał akurat w tym momencie. Jakby miał chustę, byś zobaczył od razu, że on jest bogatym człowiekiem i że można mu ufać. Wydawało mi się, że coś ukrywał. Zupełnie jak mój profesor od matmy. Co zrobił twój profesor od matmy? Wydaje mi się, że ta historia profesora od matematyki może być bardziej interesująca niż to, co teraz oglądamy. Chcę się dowiedzieć, co ten profesor od matmy zrobił. Co on zrobił? Ile osób zabił?
Dwa dni później Matylda je obiad w towarzystwie Andrzeja i jego włoskiego prawnika, który przyleciał do Krakowa prosto ze Stanów Zjednoczonych. A Matylda Pozna to jest mój włoski prawnik, a włoski prawnik udowodni, że ty ze Włoszech jesteś. Italiano, Mario, Luigi, pizza, macaroni. To jest Giuliano, Giuliano Visconti. A jak wiedziesz, Matylda, 100% Włoch. A, Andrzej zapomniał jedno poważne rzeczy. Wszystkim inwestorom muszą płacić cash, to znaczy gotówko, żeby będzie płacić dodatkowe podatki Ameryka. Rozumie pani? Tak, tak, rozumiem. Andrew zapomniał powiedzieć ważna rzecz. Trzeba zapłacić gotówka, nieoznakowanymi banknoty. Jak najmniejsze najlepiej. Rozumie pani? Podatki w Ameryce, te sprawy. No, wie pani o to chodzi. Ewentualnie jak pani woli, może pani w złocie też zapłacić. Diamenty też przyjmujemy. To jest najbardziej shady rozmowa, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Jeżeli traficie do momentu w swoim życiu, gdzie będziecie mieli taką rozmowę z kimś, wyjdźcie. Stańcie i wyjdźcie. W tym momencie. Po prostu wyjdźcie. To są normalne sprawy. Operacje międzyatlantyckie są z reguły obłożone opłatami. My chcemy tak zrobić, żeby uniknąć tych wszelkich opłat i to jest w interesie twoim, rozumiesz? Mm-hmm. Pani nie martwię, wszystko jest legalnie. Jeżeli zgłosi się do was król piramidek finansowych, Damian Żukiewicz, też wstańcie i od razu wyjdźcie. I zadzwońcie po policję, on chyba jest poszukiwany w ogóle. Jakbyście nie wiedzieli, Damian Żukiewicz wybił się na tym, że chodził do sklepu i kupował żonie biżuterię, znam wiecie, 200 tysięcy złotych, a potem tłumaczył, że wy jesteście biedaki Polaki, was nie stać, a jego stać, więc zainwestujcie w jego piramidkę finansową. Andrew i ten Włoch nie przestawali mówić. Tłumaczyli mi, co będę musiała zrobić. Czy naprawdę bogaci ludzie piją szampan podczas spotkań o 11 godzinie w kawiarni? Bardziej mi się z Menelami kojarzy. Andrzej robi wszystko, żeby Matylda wciąż bujała w obłokach. Popatrz, jakie masz piękne dłonie. Dłonie stworzone do pisania. A wiesz, ja napisałam parę wierszy. Ale słuchaj, jestem przekonany, że mój wydawca jest w stanie je wydać. A ja uważam, że powinnaś się nawet pokusić o napisanie powieści miłosnej. Ale popatrz, Matylda Lewandowska, bestseller roku. Matylda Lewandowska traci wszystkie pieniądze, popełnia samobójstwo. Przygotowując się do nadchodzącego spotkania z prawnikami producentów filmowych z Los Angeles, Matylda bardzo się stara, bo chce zrobić jak najlepsze wrażenie. Wolałbym, żebyś założyła tą szarą. Szarą? Będzie pasować ci do futra. Słuchaj, Amerykanie uwielbiają kobiety europejskie w futrach. No dobrze. No super. Potwierdzone info. Nie? Jakby na jakiej podstawie? Co? W ogóle what the fuck? Zbliża się dzień umówionego spotkania z notariuszem i gośćmi z Ameryki. Matylda, chcąc wyglądać bardzo szykownie, zgodnie z życzeniem Andrzeja, odbiera od kuśnierza swoje trzy eleganckie futrzane płaszcze. Czekajcie, czy Andrzejowi nie wystarczy to, że ukradnie Matyldzie 500 tysięcy złotych i jeszcze potrzebuje ukraść jej futra? Czy to o to chodzi? Oh, damn! Myślałem, że ja jestem zachłanny. Swoją drogą łapka w górę, subskrypcja i dajcie mi swoje wszystkie pieniądze. Oddawać natychmiast. A jak pieniążki? Udało ci się wypłacić? Tak, wzięłam. Chociaż nie było to wcale łatwe, ale... O, dlaczego? Żaden bank tak naprawdę nie lubi, kiedy likwidujesz u nich konto, prawda? O, dzielna, kochana. Ale pieniążki są już w domu. O, tak? Tak. O, co? Ukryłaś dobrze? Nawet się zdziwisz, w jakim są miejscu. Chodź, tak? Pokażę ci pewnie, chodź. Na początku myślałem, że to Andrzej jest genialnym skamerem, że wyciągnie pieniądze od tej kobiety. On nie jest nawet dobry. Ta kobieta jest po prostu strasznie głupia. Chodź, chodź, coś ci pokażę. Stój. Ups. O tak. Witam, panie potencjalny złodziej. Chce pan zobaczyć, gdzie ukradłam pieniądze? A proszę nie wstydzić, chodź, chodź. Przez całą noc nie zmrużyłam oka. Andrew zamówił dla mnie wizytę u najlepszego fryzjera w mieście. Chciał, żebym wyglądała najlepiej jak się da. Wiedziałam, że dla Andrew jest to bardzo ważny dzień. Nie wiedziałam tylko, że nie z takich samych powodów, jakich myślałam. Co sobie Henry kupi za te 500 tysięcy złotych? Możecie pisać w komentarzach wasze przypuszczenia. Według mnie, no co można kupić w Polsce za 500 tysięcy złotych? Rząd polski sobie może chaty za tyle kupić, no nie? Oni bardzo łatwo się sprzedają.
A tak, genialny fryzjer. Psiu, psiu, spryskać wodą, poruszać. Proszę, 500 zł się należy. Jest już prawie południe. Matylda wyszła z salonu już godzinę temu i ciągle czeka na Andrzeja, który ma po nią przyjechać. Nie wiedziałam, gdzie on jest, ani dlaczego nie odbiera mojego telefonu. Oh boy, ciekawe, co się stanie teraz. W jednej chwili cały świat Matyldy wali się w gruzy. Nie rozumiem za bardzo. What's the fucking point niszczenia całego mieszkania i przeszukiwania całego mieszkania, skoro Andrzej wiedział od początku, że pieniądze są w piekarniku? What's the fucking point? Może w ten sposób chciał skierować podejrzenia na kogoś innego. Może to było takie przypadkowe włamanie rzeczywiście i przeszukali wszystko i w końcu tam znaleźli pieniądze w piekarniku. Może to też o to chodziło. Całkiem mądre w sumie, całkiem mądre. Musi minąć kilka dobrych minut, żeby zdradzona kobieta uświadomiła sobie, że Andrzej bezwzględnie wykorzystał czas, kiedy była w salonie, i doszczętnie obrabował jej mieszkanie. No ale z drugiej strony, jeżeli chciałby iść z tą wersją wydarzeń, to Andrzej musiałby teraz nie znikać, bo założy się, że on teraz zniknie po prostu. Musiałby nie znikać, po prostu przyjść do tej kobiety i tak się pytać: o, a gdzie ty byłaś? Czekałem na ciebie na spotkaniu. Co tu się stało? Ktoś się włamał? Pieniądze ci ukradł? To jest dobra wersja wydarzeń. To może by nawet przeszło? Nie. Ukradł futra i wszystkie oszczędności, które tak bardzo chciała zainwestować w przyszłość swojego syna. A, no i te 3 futra. Naprawdę nie mógł sobie odpuścić tych 3 futer. Musiał je zabrać. Kiedy wróciłem ze szkoły i dowiedziałem się o wszystkim, byłem chory ze złości. Ten drań ukradł nawet moje oszczędności. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego teraz nie mam pieniędzy i muszę sam na siebie zarabiać, żeby przeżyć i tak dalej, bo mi rodzice nie dawali żadnych pieniędzy w życiu, jest to związane z tym, że moi rodzice zainwestowali na początku roku 2000 w wypożyczalnię kaset VHS, bo stwierdzili, że kasety VHS to przyszłość. Nie wyszło im, nie wyszło. Dzięki śladom linii papilarnych policja szybko zidentyfikowała oszusta. Pieniądze szczęśliwie zostały prawie w całości odzyskane. Mamuś, jak kiedyś spotkam tego gościa, jak on wyjdzie z kicia, to rozprawię się z nim jak należy za to, co nam zrobi. Obiecuję. Dziękuję ci, synku. Ale to ty jesteś moim największym skarbem. Chce pani powiedzieć, że ty jest wart więcej niż 500 tysięcy? Jakbyśmy policzyli obie nerki i tak dalej, to może. Historie przedstawione w programie inspirowane są prawdziwymi zdarzeniami. Tak było, przysięgam. Nie zmyślam. Prawdziwe wydarzenia, to wszystko na faktach jest. Przysięgam, zaufajcie mi na słowo. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tej pięknej historii. Boże Matylda, Jezus Maria. Jak ty przetrwałaś tyle lat życia, jak jesteś tak łatwowierna? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze, oczywiście zapraszam samego Twitcha i mojego Instagrama, tak? Tak, mojego Twitcha i Instagrama, zdecydowanie. Dzięki wielkie i do czołem na samym odcinku. Czołem. Fancy chusta. Jeśli ja być peace, ja być peace.